9 czerwca 2019 roku to dzień, który zapamiętam przez dłuższy czas. W tym dniu po raz pierwszy w Polsce miało miejsce spotkanie fanów latania dronami, którzy na co dzień zrzeszeni są na grupie facebookowej Latam Dronem od DJI. Tej grupie przewodzi jej założyciel Rafał Galiński, który ma na celu uświadamianie ludzi, jak duże możliwości dla nas niosą właśnie drony. Na spotkanie, które odbyło się w Podlesicach, przybyła mała, ale mocna ekipa. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 11. Po krótkich pogaduchach podjechaliśmy w nieco ustronne miejsce, gdzie mogliśmy na spokojnie przećwiczyć kilka manewrów. Miejscówka była dobra, gdyż teren do ćwiczeń był bardzo duży, a kilka drzew dawało nam upragniony cień. Do dyspozycji mieliśmy kilka rodzajów dronów oraz innych produktów od DJI. Zaczynając od Osmo Action, Osmo Pocketa, Osmo Mobile 2, po drony typu Mavic Air, 2 Pro, Phantom 4 czy Inspire. Była to cała gama sprzętu, z którego każdy z uczestników mógł skorzystać. Po około półtorej godziny pojechaliśmy na obiad, gdzie jeszcze bardziej się zintegrowaliśmy. Po obiedzie kierownik imprezy zabrał nas na górę Zborów. Na szczycie uroczyły nas przepiękne widoki, więc rozłożyliśmy sprzęt i zaczęliśmy trening. W pewnym momencie na niebie było aż 6 dronów jednocześnie. Oczywiście wszystkie ćwiczenia przebiegały jak najbardziej bezpiecznie. Przetestowane wtedy zostały również gogle. Każdy, kto chciał, miał okazję poczuć się jak prawdziwy pilot. Po zakończonych manewrach przyszedł czas na zdjęcie grupowe oraz mowę końcową naszego szeryfa. Słuchajcie, robimy podsumowanie, audio wyjdzie chyba słabe z tej odległości. A więc chciałem podziękować wszystkim uczestnikom, bardzo podziękować za przybycie, za pokonanie tego dystansu, za przybycie tutaj do serca Jury, do Podlesic. Bardzo fajny czas, wspaniała pogoda. Chciałbym też kolegom podziękować z grupy za współprowadzenie, za fantastyczny nastrój, wasze dobre humory, za dużo pytań ciekawych, dociekliwość, ciekawość życia, kreatywność. Dziewczynom też za cierpliwość do nas i wyrozumiałość. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję i myślę, że wyjeżdżacie stąd na pewno w jakiś sposób bogatszy. Wiadomo, że w 3-4 godziny nie zrobimy cudów, ale zrobimy dwa duże kroki do przodu, które już nas zmotywują i rozpędzą dalej do działania. Także wielkie dzięki i też szacunek dla was. Dziękujemy. Dziękujemy. Brawo! Reasumując spotkanie, były one bardzo udane. Wiele się na nim nauczyłem i zdobyłem kolejne ważne dla mnie doświadczenie. Każdemu z was naprawdę polecam wybranie się na tego typu spotkanie, jeżeli tylko w przyszłości będzie takie zorganizowane. Macie moją rekomendację.